Wołamy także w intencjach wszystkich pielgrzymów nawiedzających nasze sanktuarium, w intencji wszystkich dobrodziejów. Wołamy także o szczęśliwą śmierć dla Marianny Miniana, o zdrowie i uwolnienie z nałogu dla Stanisława. Dziękczynna za otrzymane łaski przez Mateusza, Artura i rodziców. 21. urodziny Marii Komperda, o zdrowie Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Ludźmierskiej. O zgodę i pojednanie dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Ludźmierskiej dla Krystyny i Wojciecha oraz ich syna Krzysztofa. O zdrowie i opiekę Matki Bożej Ludźmierskiej dla Jana i Franciszki Chyc z rodziną. O wybudzenie ze śpiączki i powrót do zdrowia dla Patryka. Za Lidię i Wandę, dziękczynno błagalna, o zdrowie i pomyślność w pracy i w życiu osobistym. O potrzebne łaski dla Katarzyny i Haliny Milica. O dziękczynna za otrzymane maski z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej Ludźmierskiej Stanisława Anny Furczoń. O wszystkie wszelkie potrzebne maski dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Ludźmierskiej dla księdza Kamila. O potrzebne łaski dla rodziny Stanisławy Pieta. O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Stanisławy i Jana Sendeckich. O potrzebne łaski, zdrowie dla Rozalii i Wojciecha Czajka. W intencji Konrada i Karmina i o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Ludźmierskiej. O uwolnienie i nawrócenie dla Macieja, Stefana i Moniki. O zdrowie i błogosławieństwo dla rodziny, o szczęśliwe rozwiązanie dla Marii. Prośmy również o dary potrzebne dla nas, dla naszych najbliższych, na czas Adwentu. O dobre przeżycie tego czasu, o dobre przygotowanie serca na Boże Narodzenie, ale również na ten czas spotkania z Bogiem w wieczności. Świadomi naszych słabości i grzechów, które zasłaniają nam miłosiernego i kochającego nas Boga, wołajmy z całego serca. Spowiadam się Bogu Wszechmogący. Was, bracia i siostry, o modlitwie.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Z kim moglibyście mnie porównać, tak, żeby mi dorównał? Mówi święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie, kto stworzył te gwiazdy. Ten, który w szykach prowadził ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi olbrzymiej siły nic się nie wymknie. Czemu mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz? Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo moje przez Boga pominięte. Czy nie wiesz tego? Czy nie słyszałeś? Pan to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy, ani nie nuży. Jego mądrość jest niezmieniona. On daje siłę zmęczonemu, pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą. Chwieją się, słabnąc młodzieńcy. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły. Biegną bez zmęczenia, bez znużenia. Oto słowo Boże. Chwały Bogu, Słowo, w duszą moją.
zobaczyliśmy, jak objawiał się Duch Święty na kartach Starego Testamentu. Szukaliśmy, w jaki sposób Bóg objawia Ducha Świętego, zanim przyjdzie Jezus Chrystus, Jego Syn. Potem patrzyliśmy na wydarzenia i działanie Ducha Świętego w poszczególnych wydarzeniach, a szczególnie w osobie Jezusa Chrystusa. Była to swego rodzaju taka boska pedagogia w objawianiu osoby Ducha Świętego. Bóg wiedział, że człowiekowi trudno będzie zrozumieć troistość Jego osoby, że jest to jedna osoba. Bóg przecież jest jeden, ale w trzech osobach. Nam, którzy znamy już osobę Ducha Świętego, trudno to jakoś sobie wyobrazić, trudno to jakoś pojąć. A co dopiero, kiedy chociażby Izraelici, co dopiero dowiedzieli się, że Bóg jest jeden. I od razu Bóg nie mógł pokazać całej swej istoty, wszystkiego o sobie. Pokazywał stopniowo, objawiał stopniowo siebie jako jedynego Boga, ale obecnego w trzech osobach. Dlatego możemy w pewnym sensie podjąć takie etapy objawienia się Pana Boga i szczególnie Ducha Świętego. Pierwszym takim etapem w Starym Testamencie to pewne sposoby działania Ducha Świętego w człowieku, ale nazwalibyśmy je takimi jednorazowymi interwencjami. Bóg po prostu tak dotykał serca człowieka w danym momencie, kiedy to było potrzebne. Dotykał w tym wydarzeniu, w tym momencie. Drugą część tych objawień to jakby stałe działanie Ducha Świętego. Możemy to określić takimi słowami, że spoczął Duch Święty. Na przykład widzimy to w osobie króla Dawida, że kiedy namaścił go prorok Samuel na króla, to on spoczął na nim Duch Pana i od tego dnia rozwijał się cały czas. Dawid współpracował nieustannie z Duchem Świętym. Czyli było to stałe działanie. Czy tak jak prorocy, gdy Bóg wybierał osobę proroka, wtedy jakby cały czas w osobie tego proroka było obecne działanie Ducha Świętego. Trzecia część to działanie Ducha Świętego w pewnym sensie w Mesjaszu. Chodzi tu przede wszystkim o proroctwa mesjańskie. Prorok Izajasz podaje wiele takich proroctw. Prorok Baruch podający choćby miejsce narodzenia Mesjasza. Prorok Jeremiasz, oto Panna pocznie i porodzi syna. W tych proroctwach jest opisane szczególne działanie Ducha Świętego, już ukierunkowane na osobę Mesjasza. I wreszcie ta ostatnia, niejako dla nas najważniejsza część objawienia się Ducha Świętego to czasy Nowego Testamentu i w sposób szczególny przecież chrzest Jezusa w Jordanii. Już łatwiej ludziom zrozumieć to działanie Ducha Świętego, pojąć Ducha Świętego jako osobę, nie jako jakiś byt duchowy, niewiadomy do określenia, ale jako osobę. Duch Święty to osoba działająca we wnętrzu człowieka, uświęcająca go poprzez swoją miłość. Łatwiej nam to jakoś sobie wyobrazić, pojąć, ale jest to możliwe przez to, że znając historię zbawienia, znamy również te etapy objawiania się Ducha Świętego jako trzeciej osoby Trójcy Świętej.
wiele powiedzieć o Trójcy Świętej i o objawieniu się Boga, jednego Boga, ale w trzech osobach boskich. Nowy Testament przypomina nam, że Duch Święty jako osoba jest źródłem wewnętrznej komunii, czyli tej wewnętrznej wspólnoty człowieka z Bogiem. Nie byłoby to możliwe bez działania i bez zaangażowania się Ducha Świętego, Boga. Bracia i siostry, przez te najbliższe katechezy będziemy próbowali zrozumieć tę boską pedagogię w objawianiu się osoby Ducha Świętego. W sposób szczególny śledzić będziemy te fragmenty nowotestamentalne, w których Pan Bóg pragnie jeszcze mocniej pokazać człowiekowi w pewnym sensie, jak konieczny jest Duch Święty po to, by wzrastała nasza wspólnota z Bogiem, ale również po to, by rozwijała się ta świętość człowieka, ta miłość człowieka do Pana Boga. Jak potrzebne jest to działanie Ducha Świętego, by wzrastała nasza odwaga, by wzrastało nasze świadectwo dawane o Bogu w naszym codziennym życiu. Byśmy na nowo odkrywali, jak wielką moc i siłę może człowiekowi dać obecność, ale nade wszystko współpraca człowieka z Duchem Świętym, z trzecią osobą boską. Prośmy szczególnie, kiedy już tak blisko jest czas Bożego Narodzenia, byśmy może, otwierając się na to działanie Ducha Świętego, jeszcze lepiej przeżyli ten czas Bożego Narodzenia, ale nade wszystko, byśmy ze żłóbka czerpali właśnie na mocy Ducha Świętego tę siłę do przeżywania coraz lepiej i piękniej naszej codzienności. Przez orędownictwo naszej Matki i Królowej zanieśmy do Pana Boga nasze prośby. Powtarzamy, przez przyczynę Maryi wysłuchaj nas, Pan. Modlmy się za papieża, biskupów, kapłanów i diakonów, aby sami, zamierzając się Marii, pomagali wiernym we właściwym przeżywaniu duchowości Maryi. Modlmy się za rządzących państwami i ustanawiających prawo, aby podejmowane przez nich decyzje służyły dobru każdego obywatela. Przez przyczynę Maryi, módlmy się za czcicieli Najświętszej Marii Panny, aby swoim życiem opowiadali się na Boże wezwanie. Przez przyczynę Maryi, módlmy się za organizację charytatywną, aby wystarczyła mi odpowiednich środków do udzielenia pomocy potrzebującym. Przez przyczynę Maryi, módlmy się w intencie zanoszonej w nowennie do Matki Bożej nieustającej pomocy, aby Pan ogarnął jej
Thank you.
by przedstawiała Ci nasze intencje. Wierzymy, że każda modlitwa, którą kierujemy do niej, przemienia się w prawdziwą jej modlitwę za nas skierowaną do Ciebie. Pomóż naszą wiarę, aby dzięki niej nasza modlitwa była bardziej skuteczna. Dziś prosimy Cię we wszystkich przedstawionych intencjach oraz tych, które nosimy w naszym sercu. Całym Kościołem Twojego Syna.
Wypraszaj nam żywą wiarę, mocną nadzieję i gorącą miłość. Przyjmij, o Maryjo, wszystkie nasze prośby i dziękczynienia, a także te, które z ufnością Ci przedstawiamy w chwili ciszy. Dobra Matko, bądź z nami nieustannie, w każdy czas.
zwłaszcza